To jest Rapdycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Gaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Wywiad Rapdycji. Jesteśmy już po przerwie, z nami są nasi goście, którzy przed chwilą zawitali do studia, okoliczny element, witam panów. Siewka, jo. Siemanko, siemanko. To ja Ninja i mój człowiek Mayday. Tak, witamy was serdecznie. Zaprosiliśmy, no głównie dlatego, że przecież jesteście składem lokalnym, znanym tutaj w Opolu. Też ostatnio jest głośno o pewnej reedycji dwóch płyt, których już no, zbytnio dostać nie można. Tak jest. Wydaliśmy płyty, ostatnią płytę własnym sumptem, zrobiliśmy taki super limitowany nakład. To była 200 płyta sztuk chyba, tak? No, sztuk tam było około 280, ale to też część trafiła gdzieś tam do ludzi, którzy nam pomagali, wiadomo, za darmo. I no, postanowiliśmy zatrzymać tą sprzedaż, skoro to miała być jakaś tam limitowana edycja i były głosy i sam chciałem mieć tą płytę w jakiejś tam lepszej po prostu wydaniu, lepszym, więc niedługo wyjdzie reedycja normalnie do sprzedaży w eleganckich digipakach przy pomocy Step Records. I 9 grudnia płyty będą... Step by step. 9 grudnia płyty będą już dostępne w sprzedaży. Preorder już jest odpalony od jakoś przeszło miesiąca i tak to właśnie wygląda. Czyli chcieliście z tamtych płyt zrobić tak zwanego białego kruka, tak? Znaczy, wiesz, co chodzi, no ta pierwsza rozrzewkoła to była wydana jako super nasza, taka po prostu, dla fanów, ściągnijcie, posłuchajcie, a już wtedy wyszła jako taka wersja do sprzedaży, to też było tylko 300 sztuk, no i głosy są po prostu, że chcą ludzie mieć tą płytę i trochę słabo, że nikt jej nie mógł dostać, więc... No, to znaczy niewiele osób się załapało, powiedzmy, na tą pierwszą rozgrzewkową, to miała być w ogóle, wiesz, płyta na początku tylko w internet wrzucona. A że zyskała jakiś tam, powiedzmy, szerszy odsłuch, szersze audytorium, to no, sprzedała się jakimś tam tym małym nakładem. No i teraz chcemy, żeby, że tak powiem, więcej ludzi miało ją na półkach. No bo jednak jest, że tak powiem, tam jakoś fajne, nie myśleliśmy nigdy, żeby... Jednak chcieliśmy przez chwilę zostawić to jako super biały kruk. Już jak ktoś ma, to już jest, o, cios, że tam za 20 lat pokaże, że ma. Ale jednak przy okazji robienia tych płyt, no to dorzuciliśmy też parę set kopii tamtej pierwszej rozrzewkowej i obie płyty da się kupić i jest promocja, jak się weźmie po prostu cały pakiecik i tak to właśnie jest, jo. Tak. A wiecie, orientujecie się, jak wygląda sprzedaż tych płyt, bo już można zamawiać w przedsprzedaży, tak? No wiesz co, właśnie my czekamy, bo w poniedziałek te płyty przyjdą już do fizycznie z magazynu, tam stłoczni i nagramy też jakiś tam, żeby pokazać ludziom, jak to wygląda w ogóle, bo wiadomo, i się sami dowiemy, jak to idzie. No te płyty, a sama które... sprzedaż wygląda tak, że no, można kupić i pierwszą rozgrzewkową i Schody donikąd w takim jakby dwupaku. Tak, zaczynamy. Czyli jest osobny, no wiadomo, nie będę na ziemi tutaj jakoś ostro reklamować. No. Każdy może sobie wejść i to sprawdzić. A po prostu, no te płyty, które sami zrobiliśmy, to się rozeszły tak szybko po prostu, że to był miesiąc czasu i to, ale co też mi się wydaje, że będzie to jakiś smaczek tam, no bo jednak będzie dodane tutaj, że jest to reedycja, a kto będzie miał oryginał, no to będzie jednak miał oryginał. To jest taka, wiesz, kolekcjonerska jakby opcja, nie? Ale jest, no fajnie, jest zbiera wydana. Płyty, ten wie, o co chodzi. Jest więcej skrzydełek, jakieś tam kruczki na okładce, tak, małe, pewnie, które no, da się fajnie znaleźć. Mieć jedną i drugą, nie? No i sam chciałbym mieć ładną płytę na półce, no bo jednak Slim, no to jest Slim, ale to nikt już nie robi takich rzeczy w dzisiejszych czasach, że tam podpisuje wszystkie płyty ręcznie i sam no, robi drugi raz. Zwykle, kiedy są jakieś konkursy albo tego tak. typu rzeczy, no to... Ale ja się ogólnie cieszę, że ludzie nawet przybyli i kupili tamte płyty, które zrobiliśmy sami. To jest taka zajawka jak 10 lat temu, a to wyszło, prawda? Z tego, co zauważyłem, wielu raperów, nawet tych, którzy nie mają wytwórni, no to wydają sobie swoje wersje fizyczne, gdzieś puszczają, czasami nawet swoim nakładem. To też są właśnie takie ilości po 100, więcej, kilkaset i to rzeczywiście się sprzedaje, nawet czasami w małym gronie. No tak. W ile wam zeszło to 300?
te 300 egzemplarzy? No nie wiem, sam nie wiem. Ja powiem, że ja to... Mi się wydaje, że to było 2 tygodnie niecałe. No. Dokładnie, to bo myśmy też tam jakoś to po swojemu udostępnili. I zatrzymaliśmy to, wiesz, bo ten... Mam nadzieję, że Urząd Skarbowy nie słucha. Ostatnie sztuki już ludzie jeszcze zamawiali, już tu przystopowaliśmy, ale wzięliśmy na Hip Hop Camp. Tam było parędziesiąt sztuk, to jak ja stałem po bilet... Bo Mayday miał akredytację, to w tym czasie już te płyty zeszły, jak wróciłem z kolejki. Ja skakałem wtedy po twoim samochodzie. Pół godziny ich nie było, no i fajnie, no fajnie, fajnie, że ktoś fajnie, chce to mieć i sobie puścić. Płyty zeszły wtedy na kempie właśnie i najwięksi fani i ogólnie już... przejęli je w 10 minut, nie? Ja nie zdążyłem zobaczyć końca kolejki po te bilety tam. Czyli taki festiwal to jest bardzo dobra opcja promocji, jeżeli ma się jakieś tam swoje stoisko. No, myśmy jeździli tam od 5-6 lat, już no, też po prostu jako ludzie, którzy jeżdżą na festiwal. Tym bardziej, że Sopola blisko jest. Ja jeździłem też z firmy Shortcut, jako tam akredytację miałem, jako osoba, która robiła zawsze relacje i też tam promowałem ten festiwal. No a w tym roku nawet zagraliśmy koncert tu nie przy Stepie, przez Max Flow Records miała swój namiot. Pozdrawiam Michaela, Grubsona, całą trzodę i zarobiliśmy tam, zrobiliśmy imprezę. A oni zajebiste stoisko. No i oczywiście to jest... jakiś tam, wiesz, też event, nie? Że to był nielegal zupełnie. Ten stoisko było 4 razy przenoszone. A że my lubimy takie inicjatywy. My lubimy, że tak powiem, wiesz, walczyć z systemem, także z ochroniarzami walczyliśmy sztywno przez 5 dni tam. I nie wywalili nas pod samego wejścia. Próbowali wygonić, tak? Rozumiem? No tak, trochę tak, trochę nie. Zmienili nam namiot, ale ten, wiesz, nasz pies Chico obroni nas przed nimi, bawi się. Koncert był super, ludzie dobrze to wspominają, my też. Za rok mam nadzieję, że już nie będziemy musieli się przepychać i zagramy sobie gdzieś tam oficjalnie, prawda? Dokładnie, no jakiś, chociaż w jednym z hangarów. To jest jednak jakiś tam nasz, powiedzmy, cel, skoro już możemy... Koncertowy, no bo to jest, jakby nie ukrywać, jedyny taki festiwal gdzieś blisko, który ma ręce i nogi. Tak, który jest też blisko naszej, wiesz, jakby idei naszego hip-hopu. No. Jesteśmy jednak z tym festiwalem związani też. Także pozdrawiamy Hip-Hop Camp. No. Yeah, make some noise. No, panowie, wolicie tak grać na koncertach typu scena, czy bardziej kluby? Znaczy najlepiej jak w klubach są sceny też jakieś mniejsze, bo jest trochę łatwiej. My lubimy mieszać, wiesz. Chodzi mi o to, czy to ma być jakaś duża publika, nie, czy wolicie gdzieś w ciasne grono, ale żeby najważniejsze, ludzie żeby ludzie się dobrze bawili. Ogólnie lubimy koncerty, wychodzić do ludzi, widzieć, jak oni faktycznie, dokładnie, ta muzyka im coś daje. Reakcja. Nie. To jest bezcenny skarb, reakcja. Te koncerty grać. I po prostu widzieć, jak się cieszą, i mały koncert też może być spoko, a my nawet zagramy, nie wiem, 100 osób, 50 jak trzeba, ale nic nam nie zaszkodzi zagrać dla 1000, czy tam iluś, prawda? I no, ja lubię takie brudne klimaty klasyczne, mały klub, gdzie wchodzi 200 osób i tam się wydaje, że ich jest 2000, bo jest mały lokal i wszyscy krzyczą i nie trzeba w ogóle nagłośnienia, bo ich słychać, jak się ścisza muzykę, ale... Dokładnie. Ale no jesteśmy otwarci i tak samo możemy zagrać na jakiejś większej imprezie, prawda? Tak, pozostając w temacie koncertów i festiwali, wspomnieliście o tym, że Hip Hop Camp jest właściwie takim jedynym tutaj w pobliżu dużym festiwalem, no ale być może już w przyszłym roku Hip Hop Opole ponownie zawita właśnie tutaj do naszego miasta. No, z pewnością słyszeliście o tej inicjatywie. Słyszałem o inicjatywie, bo tam Step się też przykłada do tego. Dawid Szyno był tu u nas tydzień temu. I tak, pewnie, Dawida też pozdrawiamy. Pozdrawiam cały Step, to jest oczywiście dobra inicjatywa, bo ja, wiesz, pamiętam pierwszy festiwal, jak byłem młodym, że tak powiem, nie wiem, gnojkiem. I to było na placu przy fontannie. Występowało wtedy wiele gwiazd, które byliśmy zapaczeni. Stare miasto, warszawskie pokolenie też. To jest już teraz, powiedzmy, też oldschoolem. No i wiesz, nasz człowiek Urbek robi tam beatbox razem z Dyskretem. Dużo pięknych wspomnień, dlatego popieramy bardzo tą inicjatywę i fajnie by było, jakby to było w tym samym miejscu, jakby nasze załogi z Opola robiły tam graffiti na scenografii, tak jak było kiedyś. Dlatego jesteśmy w pełni za tym. No bardzo, i, bardzo. No i teraz jednak ten hip-hop coraz bardziej mi się zaczyna podobać, ten doceniany, więc to może być fajny festiwal. I jak najbardziej popieramy i chętnie byśmy zaśpiewali coś dla Opolan. To, co było widać, nie wiem, jakieś tam 2 lata temu, tak? Nie w zeszłym roku, tylko na festiwalu, gdzie tam Eldo, powiedzmy, dostał jakieś nagrody, czy tam Pius wygrał jakąś, nie wiem, debiut, tak? Kiedyś tam Jarecki wygrał z To jest na przykład dla mnie dowód tylko na to, że hip-hop jest nadal spychany gdzieś tam. I dokładnie, gdyby nawet zrobić mu osobną scenę, to by było jednak bardziej, wiesz, popularne
niż jakaś tam, wiesz, Doda w amfiteatrze i to by mogło uciąć im skrzydła i jesteśmy bardzo, bardzo niebezpieczni. No tylko opcja to jest inna, bo to jednak jest polska piosenka i dobrze, tak, trzeba promować... Popkultura trochę się boi, trzeba promować Polskę muzyki, i naszą muzykę i się nie bać jej promować, ale to nie będzie hip-hop camp, to będzie polska muzyka, czyli będą nasi artyści z kraju i to też takiego czegoś potrzeba. Ja wspominam dobrze festiwal ogólnie hip-hopowy w Opolu, także... Ja też wspominam dobrze. Może już później trochę tam... Zależy nie opowiadajmy. Tak, dokładnie. Ja byłem super młody wtedy, ale bawiłem się chyba pierwszy raz tak, jak się bawiłem. Pełną jest parą. Dokładnie. Także, jest, szansa, także. Jest szansa, żeby zobaczyć okoliczny element na festiwalu. Jak najbardziej. Jeżeli to wypali, to myślę, że zagramy jako ostatni artysta. Dokładnie. Na backstage'u, nie? W końcu polski zespół. No jesteście chyba najbardziej w tej chwili rozpoznawalnym opolskim składem hip-hopowym. No jest od cały czas tutaj Jarecki z BR-ką, tylko że DJ BR-ka, wiadomo, jest DJ-em Grupsona i to też mu pochłonęło dużo czasu i jeździ bardziej z nim na koncerty. Dokładnie, Jarecki... No ale oni są na miejscu tak naprawdę. Dalej jest też, no działamy chyba najbardziej teraz na tej zasadzie. Staramy może. Się, żeby to jakoś żyło, żeby ktoś tam że wiedział, że Opole... Dalej może hip-hopem najbardziej Opole na tej zasadzie, opolskim. Hip-hopowym miastem, no bo jest przecież Step Records choćby. Oczywiście, to chyba jest... druga co do wielkości wytwórnia. No, z tego, tak, mam. Znaczy wiesz, bo to jest tak moim zdaniem też, że to jest wytwórnia Sopola, ale zauważmy, jakie tam są, że tak powiem, zespoły. Tak, no, oprócz, czołówka. Jest czołówka oprócz, polskiego. Pewnie, ale oprócz nas jest właśnie tylko Jarecki i Berka Sopola, a to jest głównie, że tak powiem, muzyka hip-hopowa zza Opolszczyzny. To jest po prostu jeden z bardziej znaczących się labeli nie w Polsce. Nie zarzucam temu nic, tylko że... I bardzo dobrze, prawda? Dla mnie to jest naprawdę bardzo dobre, że wiesz... Muzyka, działają tu chłopaki. Tak, opolska wytwórnia wspiera, że tak powiem, całą Polskę, nie? I to jest właśnie dobre, bo że to jest, wiesz, w mieście festiwalu i tak dalej, nie? Tak samo my się nie dzielimy tam gdzieś tej sceny na, nie wiem, tak, wschód, no, zachód, północ, południe, tylko po prostu. Pojawiają się jak nam się takie podziały, więc... No tam, nie, my jesteśmy, wiesz, dopóki nas nikt nie, że tak powiem, zdenerwuje, to my wszystkich lubimy. My doceniamy po prostu tak, dobry rap po nawet na płycie widać, że są goście z Łodzi, skądś tam i że my się my dobrze dogadujemy. My wytwórni Step współpracujemy ogólnie dobrze. No, Max Flow też wam no, bo to akurat po prostu to tak wyszło, że tam Mayday za tak, czasów Dinala z Lilu i jeszcze Renno zawsze tam... To są, wiesz, nasi znajomi na tej zasadzie, że my nie robimy rapu, że tak powiem, z kimś, kogo nie znamy, nie? To jest chociaż bardziej... trochę gdzieś tam kiedyś, gdzieś nie było coś nawiązane. Musimy najpierw poznać kogoś jeszcze troszeczkę, żeby zrozumieć jego muzykę na tej zasadzie i to nie jest przynajmniej tak, słuchać tego i się jarać tym trochę, żeby dlatego to Max zrobić, Flow na zasadzie starych koneksji, jakieś tam, wiesz, koncerty w Częstochowie, Mighty Vibes i tak dalej, które były, wiesz, organizowane, kiedyś poznaliśmy się tam, coś, no długa historia, no i od tamtych czasów, że tak powiem, dalej się jaramy swoją muzyką nawzajem i tak to wychodzi, że dlatego może oni są w Max Flow jakieś tam, ja zupełnie tego tak nie zauważam, nie? No, też rozumiem, nie chcecie, no nie chcę tu budować jakichś podziałów. Tak, nie reklamujemy, ja też nie patrzę i tak nie patrzę w życiu też, kto z kim, co, jak ktoś jest dla mnie w porządku i mi się dobrze z nim gada, współpracuje, no to z nim nagrywam rap, prawda, póki ktoś jest w porządku, to jest, prawda. No, mamy nadzieję, że tych gości będzie coraz więcej i to oni będą chcieli pojawiać się na waszych płytach. Po przerwie pogadamy z wami o czymś nowym, bo mam nadzieję, że nad czymś pracujecie. Cały czas. Okoliczny element wypromuje się jeszcze bardziej, bo chyba jeszcze bardziej się da. No, tak jest. Jest Tak, i my za to trzymamy kciuki, znikamy na chwilę. Tak, wspominaliście tutaj Renno i Liliu, no i właśnie teraz wasz kawałek wspólnie z udziałem tych właśnie artystów. Czyli najnowszy single, tak, do którego został nagrany też teledysk, czyli coś dobrego, coś złego. Cyk. Coś nam się tam urwało pod koniec. Pod koniec, Piotrku, tak? No, już raz się urwało. A i tak wszyscy znają, widzieli klip 180 tysięcy lat. Urwał w sumie, tak. Niewiele pamiętam. Już trochę na sieci jest, o nim już wcześniej mówiliśmy. Wracamy, panowie, do rozmowy. Pogadaliśmy trochę o reedycji, o płytach, które już były, które mogły się zapisać w pamięci słuchaczy na dobre. No to ja teraz chciałbym się was spytać, czy pracujecie nad czymś nowym, czy będzie coś nowego od okolicznego chyba elementu. Już koniec starczy tego. Tak? Emeryturka? Nie, ogólnie tak jak wspominaliśmy może gdzieś tam wcześniej na jakichś naszych socjomedialnych portalach, że są kosze zerwane, tak zwane.
Płyta robocza nowa. Nazwa. No, płyta robocza. Kosze zerwane, tak. Najpierw miała być we wrześniu, później w grudniu. Nie, ostatecznie wiosna 2012, tak. Koniec świata. Będą produkcje Urbka, znanego z grupy Linal i nie tylko, ze współpracami Odyssey, czy z kimś takim? No nic, no, oczywiście, że robimy, po prostu ta płyta mogłaby być trochę, znaczy trochę, no my mamy tak naprawdę nagraną pilotową prawie całą płytę już i my ją sobie możemy słuchać. Czy jakieś ostatnie szlify? No to, znaczy powiedzmy, że do końca grudnia od naszej strony będą już takie, taki szkielet płyty, no i później już zostaną właśnie pieszczenie, bo to są takie, to są piloty, my przychodzimy, ja mam 16, nagrywam w to 10 minut i sobie słucham później, a później nagramy to w studiu, żeby to szybko, lepiej wszystko brzmiało, dograją się ewentualni goście zaproszeni, no i później master, produkcja, bla, 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 prawda? No ale tak jak mówię, no mogło być to szybciej, ale z drugiej strony w czerwcu dopiero wyszła ta nasza płyta Schody do Nikąd tak i jednak w momencie, gdy doszliśmy do wniosku, że fajnie to puścić w jakiejś lepszej, po prostu lepszym wydaniu, to się zawsze jednak przedłuża, prawda? Bo musimy się dopiąć parę rzeczy formalnych, musieliśmy tutaj no, coś gdzieś tam wiesz, z drukarnią, z okładkami, a też jak to, no wiadomo, pieprzyć daty, nie chodzi o to, żeby po co też po trzech miesiącach wydać płytę, tym rapping, który ma być nagrany w weekend, tam można zrobić coś jak, wiesz, ostry, ale to bardziej no, dla zajawki. Projekt ostry ma ale dostał no, w weekend, wiadomo. No, no myśmy, nie ukrywajmy, ale nagraliśmy to w krótkim czasie teraz, to co mamy, to nam się wszystko podoba. I myślę, że na wiosnę to wyjdzie, tak jak już teraz mówimy i że to będzie naprawdę gdzieś tam schody, nie do nikąd, tylko do jakiegoś następnego levelu. Jest nowy level, ten sam label, ten sam Ninja, ten sam Mayday. Nagrany. I będzie po prostu elegancko, prawda? I odkaźnik. Odkaźnik mnie fascynuje do samego. No i to jest płyta właśnie, którą już ja muszę mieć w chacie odkaźnik, jak będę wiadra robił. To jest płyta, z którą pracujemy od początku ze Stepem. To już nie jest opcja, że my przychodzimy do nich tam z gotową płytą. Siema, tutaj zrobiliśmy w podziemiu małe zamieszanie, może wydamy tu krok fajniej. Tylko to już będziemy z nimi współpracować od początku do końca i myślę, że dzięki temu to nabierze też jakiejś lepszej jakości, większego rozgłosu i po prostu nam trochę ułatwi pracę, bo wiadomo... I życie. I życie przede wszystkim, dokładnie. Bo życie to nie tylko balsam party, dokładnie. Też płaci łzy, dokładnie. Ale po prostu no, jesteśmy taką trochę chodzącą instytucją hip-hopową i robiliśmy zawsze wszystko zawsze sami, a teraz mam nadzieję, że chłopaki nam pomogą trochę i nie będziemy musieli robić wszystkiego. Czyli kiedyś nakręcą u nas film, jak o Notoriusie, albo o Get Rich or Die Trying, czy coś takiego. Nie życzymy wam biografii podobnej. Ale nie, to bardzo fajne, wiesz, fajnie by było, czy tak nie? Wyrasta legenda. Ninja kiedyś mi mówił, że by chciał, ja też tak kiedyś marzyłem, bo coś tam i tak jest... nie zapracuje na naszą emeryturę, także lepiej się zginąć niedługo, nie? Zginąć może, nie no. Lasku chwały. Kiedyś... A młodzi umierają i dobrze umierają młodo i młodzi umierają dobrze, także... Tak na dobrą sprawę dużo łatwiej jest grać niż być samym sobą. Dogodnie, ale tak jak wiemy. Mówię, po prostu no myśmy tutaj sami to robili wszystko i dzwonimy i rozkminiamy, gdzieś to pchamy, a teraz no oni nam pomogą, a my się skupimy także na tym. Także jak słucha nasz Zygi Rozalski, promotor Andrzeja Gołoty, także chcielibyśmy, żeby nas... I Rychu Peja nas wkleja na Facebooku sam z siebie, to tak, jest RPS, szacunek dla Rycha. Pozdrawiamy. Podoba mu się, tyle jest coś dobrego, coś złego. Do tego. Za dużo reklam trochę, ale trudno. Pozdrawiamy Poznań też. No i po prostu, no i robimy to ze Stepem, robimy to z Maydayem, robimy to z Urbkiem, to będzie płyta teraz, jednak Urbek tam w połowie, powiedzmy, produkuje tą płytę i to będzie coś nowego, coś dobrego, coś złego. Starego, coś nowego. Mayday tutaj wspominał, że chyba w przerwie, że kawałek coś dobrego, coś złego odsłuchiwał tysiące razy. Kiedy nagrywacie, to wałkujecie na przykład ten kawałek, aż po prostu do znaczy domu. Wiesz, ja nie jestem to... producentem, Mayday no tam się bawi i szlifuje to i tak dalej. To jest producenta, co powiedział kiedyś, nie wiem, gdzieś tam Nun z jednym wywiadów, że no jak już słuchasz kawałek tysiące razy, bo go produkujesz jednak, nie, musisz go odsłuchać. Tu coś ci się nie podoba, tu dodasz na equalizerze troszeczkę, wiesz, góry, to trochę dołu, zdejmiesz środka. I później już jak, wiesz, tysiące osób się jara w Polsce tym, to ty, kurwa, siedzisz i o Jezus, wiesz, no już nie mogę tego słuchać. No, także, no tej zasadzie, nie, to jest producencka już bolączka, ale...
później, ja wiesz, tak samo z płytami, do mi się przesłuchają przez jakieś kawałki i zaczynam nagle, o, tamten numer gdzieś tam mi się nie podoba, teraz posłuchałem go dopiero teraz 10 raz, w sumie też jest spoko przecież. No do niektórych kawałków, z tego co wiem, się czasami dojrzewa. Dokładnie, nawet, bo, ja w ogóle miałem wiele płyt nawet. I się wraca przede wszystkim, nie? W tym bardziej w polskim rapie, gdzie tam masz, wiesz, obrazek przed oczami, sentymentalny, ojej, słuchałem tego. Wiesz, była smutna sierpniowa noc, rzuciła mnie dziewczyna, nie? Czy coś w tym stylu. A to był kawałek Tupaka, nie? Tak, Unconditional love. Ja też miałem takie płyty, że coś tam ma, fajne beaty, co oni tam śpiewają, gdzieś tam dawno, dawno temu, jak, bo wiadomo, że nie wiem, jak się tam urodziłem się, to nie od razu dostałem mikrofon i rapowałem. Miałem brata, który słuchał jakichś bardziej mocniejszych rzeczy i tam mnie gdzieś, kurczę, męczył trash metalem. Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy Toma. Sierra. Ale po prostu dużo rzeczy z czasem doceniłem i pomyślałem, kurczę, oni byli pierwsi, oni się starali, pisali te zwrotki i chcieli, żeby tutaj rap w Polsce też się narodził. I tak to czasem jest, prawda? No ale to tak już jest, no przebój to przebój. Nie... Widzę na tobie koszulkę ze Step Records. Dokładnie, dostajemy koszulki. Będą jakieś koszulki okolicznego elementu? No czy powiem ci, że były, już się skończyły. No, wszystko się skończyło. Zrobiliśmy jeszcze zanim w ogóle tam się, komuny. Zanim się dogadaliśmy z Pałem Krokiem. A trzeba stać w kolejce. No, bez kitu, tak się to było. Żyją, nie? Nie no, zrobiliśmy też tutaj, kurczę, na maila nielegalnie. I te koszulki się rozeszły i my się bardzo cieszymy, bo nawet Urbek gdzieś tam, nie wiem, jedzie do jakiegoś tam miasta obojętnie i mówi, o, widziałem w koszulkach waszych. Byliśmy na przykład we Wrocławiu na koncercie razem z Weną, z Rasymentalizmem, gdzie w ogóle była super biba i bardzo dużo ludzi. I jechaliśmy tramwajem i po drodze mijamy ludzi w naszych koszulkach. To cieszy. Też nie daliśmy jakiejś... Jak taki Azjata, robiłem zdjęcia z tramwaju. Zrobiliśmy to sami, ja zrobiłem projekt, bo tam się trochę bawię w grafikę. I były koszulki, tylko to też, to nie było 2 miliony, tylko zrobiliśmy tam, nie wiem, ile myśmy zrobili. 3 miliony. Nie, no, 200 sztuk było. Ale ogólnie się rozeszło. Ale tak, fajnie, bo to było taka... Wiesz, jest plan, tak jak, nie wiem, na klasycznych zwykłych portalach sprzedających płyty, nie wiem, tam hip-hop, vinyl.de czy coś, że... No nie wiem, kupują koszulkę kebadu, kupują też płytę, jest zestaw, nie? To wiesz, no nie to chcemy jest, zrobić bryloszków, wiesz, nagle butelek i o, ale nie chcemy, żeby prawda? Dzieci chodziły, wiesz, w kominiarkach okolicznego. Ale koszulki są i to nawet sympatycznie schodziło i ludzie to faktycznie zamawiali. Czasem też, wiesz, płytę można ściągnąć z netu, a koszulki nie ściągnie z internetu, więc ją po prostu kupisz, bo lubisz reprezentować i utożsamiasz. Ale jest w planach ogólnie, nie? Na pewno zrobimy. Teraz jest zima, to nie wiem, bardziej bluzy, ale... Kalesony. To chyba tam Urbek robi. Nie no, koszulka dobra sprawa. Nawet teraz w Berlinie był festiwal, gdzie grał Evidence i ukazało się zdjęcie w necie, jak jest po koncercie z naszą koszulką. I dostał naszą koszulkę przez przypadek od fanów. Ponoś powiedział, że... Fane zdjęcie, jak zarzucił ją przez ramię. Ponoś zagra w Polsce w naszej koszulce. Dokładnie, gdzieś tam ktoś wytłumaczył Human Element from Poland. Check it's something it out. Bad, it's something good. Dokładnie. Tak, teraz pytanie trochę z innej beczki, bo zaczęliśmy to wejście od pytania o wasze plany. No i w tych najbliższych planach, oprócz oczywiście 9 grudnia, taka ważna data dla was, czyli wejście na rynek muzyczny waszych reedycji, waszych płyt, to też 16 grudnia i koncert tu w Opolskim Kominie wspólnie z TED, wspólnie. Znaczy, przed TED, tak? Czy wiesz co, zaczynamy 10 grudnia od naszego sound systemu, który we wrześniu ruszył i to jest po prostu impreza, gdzie oczywiście jest mikrofon podpięty. Widziałem na blogu. Staramy się... co miesiąc coś nowego wymyślić, że to jest czwarta odsłona, to jest połączenie tych trzech wcześniejszych. Dokładnie, Opole stand-up. Pierwsza impreza, zrobiliśmy taką historię opolskiego rapu, gdzie przypomnieliśmy, że jednak tu trochę składów było na przestrzeni tych tam, nie wiem, 10-12 lat i przyszło naprawdę masa ludzi i było wesoło, bo puszczaliśmy takie kawałki, gdzie tam gdzieś tam na dyskotekach na pewno by nie poleciało polskich i klubach. I druga, trzecia i teraz będzie czwarta edycja i to jest akurat dzień po premierze, też weźmiemy tam płyty, no puszczamy tam fajny hip-hop, trochę w Opolu teraz ciężko o dobrą imprezę, jeszcze dawno temu jak Mayday też grał i jeszcze dawniej jak ktoś tam grał, to można było przyjść i posłuchać dobrego rapu, teraz są takie bardziej impreza studencka, w stylu gramy wszystko od, kurczę, Marley Rodowicz po 50 Centa. I to jest pierwsze, a tu Tede to jest tak, to też tak aż tego nie promujemy, tego koncertu, bo my tam jednak przychodzimy na chwilę, po prostu nas zaprosili, pojawcie się, co tam, nic nie szkodzi. Czyli nie jest tak, że jakoś wspólnie
zorganizowaliście ten koncert? Nie, dostaliśmy znak. Tak, że z TED-em ogólnie jesteśmy gościem honorowym. No, gramy tam krótki występ, wiesz, tak. I kto chce, niech wpada jak najbardziej, niech posłucha też. To jest ogólnie też impreza, żeby, wiesz, podzielić się opłatkiem. Niech posłuchałem też Tadeusza, tylko że jak tam ktoś się nastawiał, że okoliczny, wiesz, tam będzie grał godzinę, to też, ogólnie żeby się nie zawiedli, że tak powiem, prawda? Koncert w tym miesiącu dajemy w fabryce 27, na Skłocie. Trzeci dzień świąt. To samo robiliśmy rok temu. To samo i naprawdę było rok fajnie. Temu wypaliło. Trochę wszyscy. Tam jest swojsko normalnie. Jest swojsko. Okoliczny element przyjdzie i tam robimy taki koncert. Dokładnie. I może dla dobra rapu też parę nowych kawałków na pewno puścimy, może coś zaśpiewamy nowego już. I po prostu chcemy podtrzymać tradycję świąteczną i odwiedzić fabrykę. 27 będziemy promować najbardziej naszą płytę, tą reedycję właśnie w fabryce. Będziemy mieć już cały czas te płyty, a co do koncertów, to nowy rok i tu po prostu mam nadzieję, że ruszymy w jakąś mikrotrasę i odwiedzimy oprócz Opola parę większych miast w Polsce, gdzie jednak nas słuchają, na pewno na Pomorzu się pojawimy. Dokładnie, przypłyniemy barką z Opola. Bo to ponoć jesteśmy z Pomorza też trochę. I no Warszawa, Łódź, Częstochowa, Poznań, no mam nadzieję, że odwiedzimy takie miejscowości i też no jednak raper musi grać koncerty i też i my się cieszymy i to jest też dla nas jakiś tam ja kawałek cieszę, grosza. Się cieszy, wszyscy się cieszą. Pozostając jeszcze w temacie koncertów, mówiliśmy o tych koncertach, które dopiero zagracie, ale wzięliście udział też w koncercie charytatywnym wspólnie z Ostrym i Afrontem, tak? Pod koniec października. Tak, koncert Brzegu. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Pozdrawiamy Maćka Metro. Pozdrawiamy, naprawdę który nas tam zaprosił. Zorganizował. Trochę się obawiałem, bo koncert był w takim domu kultury, gdzie po prostu scena wyglądała trochę bardziej jak teatralnie, były miejsca siedzące. Ale jak zagraliśmy parę naszych przebojów ulubionych, to wszyscy wstali i nie było ostry, tylko cały koncert grali, tak, bisowali. Ogólnie dobra, ja dobra, w szoku, dobra w szoku. Impreza. I tam chłopaki z Brzegu dograły dobrą imprezę, w sensie tam rondobanda jakieś. Tak, tam dobrze tam zapodali. DJ Wacek nasz człowiek. DJ Wacek, pozdrawiam, pierwszy raz się z nim widziałem. Naprawdę był pod wrażeniem. Pozdrawiamy też Afrontów i w ogóle no, fajna impreza. Na Ostrym nie zostaliśmy, gdyż PKP jeździ raz na 6 godzin, musieliśmy wrócić. Mimo że 30 kilometrów tak naprawdę. Było tam 20 minut do Brzegu. Dzięki PKP to jest naprawdę. Nie chcieliśmy obcinać kuponów, tylko zagrać dla też jakieś tam sprawy. Bo ale dochód z tej imprezy był przeznaczony na chorego chłopca. Tak, tak. I naprawdę był full, ludzie przyszli, no było tyle ja chyba. Ja zjadłem kanapkę z serem w bufecie, no, strzykaliśmy dokładnie. Ten drzewko na górze tam tutaj świąteczne. Dokładnie. Fajnie, bardzo nam się podobało. Bardzo nam się podobało, no i ludzie się bawili, znali teksty, śpiewali i Brzeg, resent, znaczy, pozdrawiamy. Reprezent. No, reprezent Brzeg, bardzo dobrze, mam nadzieję, że jeszcze odwiedzimy kiedyś Brzeg, już może jakimś solowym koncertem albo z kimś tam zagramy, bo naprawdę miło byliśmy, zaskoczeni, tak, bo pod wrażeniem. Skate'ów jest, więc i graficiarzy, więc hip-hop żyje tam. Więc okoliczny element tradycyjnie, tak, 27 w fabryce. W fabryce, przychodźcie też na Tedego do Komina. Tak zwany trzeci dzień świąt. I przede wszystkim, no znaczy nie przede wszystkim, ale wbijajcie na Sound System, jak chcecie posłuchać dobrego rapu i funku i wszystkiego, co wam Ninja ma do powiedzenia pod wpływem paru browarów. Zawsze coś śmiesznego wymyślę. I po odkaszlniku. Dokładnie. Zapraszamy do pretekstu. Jak najbardziej, my również zapraszamy na ten koncert i inne koncerty w przyszłości okolicznego elementu. Zapraszamy was też tradycyjnie na krótką przerwę muzyczną, po której wrócimy i jeszcze chwilę porozmawiamy. Teraz chcielibyśmy wam zaprezentować utwór z płyty Schody donikąd trzeba dalej iść. Taki utwór spokojny. Posłuchajcie sami, mam nadzieję, że tym razem bez żadnych problemów technicznych. Złoty medal zdobył. Na podium się wdrapuje. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Konkurs Rapdycji. No, to ja zadam pytanie w takim razie. Słuchajcie, gdzie rapował wcześniej Ninja, oprócz okolicznego elementu? Tak, tak. Dla to pierwszej osoby, która odpowie. Tak, odpowiedzi wpisujcie na naszym profilu, na Facebooku, profilu Radia Sygnały, pod informacją z tym, że za chwilę na naszej antenie konkurs, a do wygrania płyta Teammate Henson, miejski styl bycia. Kto pierwszy, ten lepszy, także czas, start. No, czekamy na odpowiedzi. Tak. I wracamy do rozmowy z okolicznym elementem. Pytaliśmy trochę o przyszłość, prawda? Pytaliśmy też o przeszłość co do waszych płyt, a ja bym chciał pójść trochę głębiej i spytać w ogóle,
przez kogo na przykład zaczęliście udzielać się na scenie hip-hopowej, no tutaj Ninja jako raper, Mayday jako producent, kto was inspirował? O, Mayday raper szybciej niż Ninja, nie ten, to fakt. Nie będę krył. To może Mayday zacznie. No, no, ja dokładnie wiesz, nie pamiętam tego, ale to był gorący 9-7 jak u Angie Mart. Tak pierwszy jest. Raz pomyślałem, żeby spędzić czas robiąc rap. Spięty jak na bungee jump. No nieważne, to było gdzieś tak wtedy, nie? Albo wcześniej, słuchałem mega rapu amerykańskiego. No i, to, tak, było. I tak wiesz, był Fast Tracker, jakieś tam programy, sobie pomyślałem, żeby robić rap, coś tam, zacząłem zbierać winyle, nie, bo ogólnie dla mnie robienie rapu bez samplowania nie istnieje do końca, nie to, że nie szanuję tam jakichś producentów, którzy robią, wiesz, klawiszowe rzeczy, no ale jednak to było to, no i zacząłem zbierać te winyle, tutaj coś, wiesz, no, no to były 90. lata trzask, jednak. Bo... I które pozostały w tej muzyce okolicznego elementu jak do dzisiaj, można tak to usłyszeć, że jest, są to jednak lata 90. w XXI wieku zachowane i to jest właśnie coś takiego dla mnie. I wtedy zacząłem robić ten rap, nie? To się przerodziło w jakieś tam, wiesz, później MPC, bla bla bla, współpracę z Urbkiem, z Wankejem i tak dalej. I to tak właśnie wyrosło. Wcześniej jakieś moje demówki, które, wiesz, sprzedawałem w jakichś skate shopach. I to był ten taki rap. Gdzieś to rap. Tak żyło. A to był 9-7, wiesz, kiedy jeszcze basen w Opolu nie śmierdział grzybem, nie? gdzieś to tak żyło po prostu, że ja ogólnie podejście do muzyki miałem takie, nie wiem, lubiłem zawsze kury, inspirowałem się jakimiś takimi też luźniejszym podejściem w ogóle do muzyki, do wszystkich tam nurtów. I nagrywałem tutaj z chłopakami sobie, nie zdradzę tutaj nazw, żeby zaraz nikt nie łatwo, szybko nie wygrał konkursu. Dokładnie. Ale po prostu robiłem, że tak powiem, polewkę i to było wiadomo, że to jest zrobione też dla jaj, żeby ludzie się śmiali, żeby była zabawa słowem taka aż przesadna, głupia. Ale gdzieś tam cały czas tworzyłem też swoje rzeczy takie trochę ambitniejsze, gdzieś tam chciałem być tym raperem, gdzieś o tym tam myślałem i mi się to śniło w nocy. I no nagle się jakoś to stało po prostu, ale tak jak mówię, ja bardzo lubię ten rap taki właśnie z lat 90. nawet amerykański, gdzie on był taki trochę, no chłopaki z ulicy, którzy właśnie, nie wiem, nie mieli wielkiego studia, ale mieli gramofony, samplowali sobie jakieś trzaski, praski i po prostu nawijali. Ukradli sampler. Ukradli sampler, sklep i tak żyli. Tak jak Wu-Tang, no. No, a no i muzyka ogólnie, tak jak mówię, gdzieś to zawsze we mnie było, gdzieś tam sobie brzdękałem na gitarze, gdzieś tutaj coś robiłem, no i pewnego styczniowego poranku wymyśliliśmy z Urbkiem i z Maydayem, że też zrobimy coś z Ninżą, prawda? No, dokładnie. Jakoś to tak powstało, prawda? Zespół Dina przestał funkcjonować i tam. No i czemu w Opolu ma nic nie być w tym dalej, momencie? Nie. Pozdrawiamy magistra Michała. Prawie doktora. Wankę. Z tego miejsca właśnie gdzieś tam wykłada za tą szybą. I tak. Ciekawa sprawa z Dinalem była też taka, że pierwsza płyta, jaką wydaliście, była wydana na winylu, tak? Tak, właśnie o to chodziło, bo to były takie czasy, gdzie teraz, wiesz, najgorzej jak kolega kolegi ma kamerę, kolega kolegi ma mikrofon i to się robi demówkę w 2 tygodnie. Tak samo wtedy było najgorzej, że wszyscy mieli już wtedy nagrywarkę. Co nie? No i mogli zrobić CDK. I mieli, wiesz, CDK. I są raperami. I mogli nagrać demówkę. I wtedy było, chodziło o to, że zróbmy coś innego. Nagrajmy winyl, bo jednak winyl nagrać było w 2000 roku nawet jeszcze nie tak łatwo. I to z chłopacy bez labelu i jakieś tam wsparcia. No, musieliśmy jechać do Pragi. Pozdrawiam Pragę. Całą. Dokładnie, całą. Parki w Rochliku i ten, legalną marihuanę. Dlatego w Pradze zrobiliśmy to demo na winylu, żeby nie było, nie, że kolejny zespół, który wydał sobie demówkę, bo ma nagrywarkę. Dlatego, żeby był zauważony rap. Nie? No jest korzenna opcja. I to jest właśnie jest też winyl. Takie opolskie, nie, że w Opolu nie dość, że jest, że tak powiem, undergroundowo od lat popularna zabawa słowem i tak dalej, to jeszcze wybijanie się ponad wszystko, nie, bo... No nikt tak nie zrobił w podziemiu, to było pierwsze w historii Polski, bądźmy że inni. Ekipa z podziemią wydaje tylko na winylu, nawet nie daje tego CD-ka do ludzi, nie puszcza tego w internet. Było na winylu
to się sprzedało, to się wybiło, a to był przede wszystkim zajebisty rap, którym ja się też jarałem i gdyby pewnie nie Dinal, to nie byłoby okolicznego, też to nie ma co kryć. I nie no, ale teraz robimy w polskim rapie, no, bo tak mi się wydaje, że niektórzy to są takie właśnie dzieci Dinala ogólnie. Teraz wszyscy myślą, jesteśmy, że... dziećmi Dinala. Nie, no wiadomo, wszyscy że... jesteśmy dziećmi Dinala. I nic nie umiemy. Wiadomo, no, że gdzieś tam równocześnie Discret nawijał, gdzieś tam PZ, ktoś i to też... Ale a to później też jeszcze jest... Kosala Samobójców. To też nie jest powiedziane, że to chłopaki się nie znali, bo tam pierwsze You Know Me, które wyszło, to było z Wankejem, następne były z Dinalem. Tylko płyty emo. I to jednak trochę ruszyło, dało do myślenia ludziom, że można to tak w Polsce też nie rapować tylko ciemy, nie i i elo, tylko można też wymyśleć trochę, żeby to fajnie brzmiało. Aczkolwiek nie jest łatwo w polskim języku. Pozdrawiamy wszystkich studentów polonistyki. Oczywiście, bardzo lubię Kaliber 4-4. Jak napisał Flint w Ostatniej Rzeczpospolitej, już nie tylko nawet WBW, ale Mickiewicz i Słowacki to czyli walkę na rymy. To jest jednak, wiesz, polonistyka do bólu. Panowie, a aktualnie, kto aktualnie waszym zdaniem jest mocnym zawodnikiem albo jakiś skład? Czy ja, ja mam najgorsze na to, że właśnie słucham cały czas tych rzeczy, których słuchałem. Jak... rozwaliło, że Pudzian tą walkę tak zwinkował, mocny zawodnik. W temacie najlepszych rapów. No, jego brat tam coś śpiewa. No, poza ringiem, a jego poza brat ringiem. Śpiewa, zniszczę cię. Być na ring. No. Nie, no ja mam tak trochę takie, jestem może nie zacofany, mailę wiadomość dla dobra rapu i DJ-ki śledzi to wszystko, ja mam taką trochę opcję, że to czym mnie kiedyś ktoś zaraził i mi pokazał ten rap, aż tu jest kurwa Mob Deep na dalej speaker. Ma plakaty z 97. I słucham tamtych rzeczy, ale no jest dużo takich artystów, na przykład właśnie jak Evidence, jak ktoś tam, który jednak został czyli w takim brzmieniu hip-hopowym, tak? To jeśli chodzi o taką scenę, a co do Polski, no oczywiście śledzę, żeby też nie było, że mówię, że mi się nie podoba, nie słucham, ale kurczę, no na pewno ci ludzie, którzy są u nas na płycie, czyli i Jarecki z Brzuchem robią fajną nutę, Reno, Lilu i tak dalej, ale tak samo doceniam to, co robią chłopaki z Warszawy, ze Stepu, to jest inny trochę rap, wiadomo, na przykład taki Hada, Szacuneczek, on rapuje w inny sposób, bardziej dosadnie i prosto coś przekazuje, ale to słychać, że on to jednak też gdzieś tam nie wymyśla i nie jest też, wiesz, opcją, że chłopaczyna sprzedał, wiesz, i tam Adam, kurczę, parę działek, coś i już, tak już śpiewa o recydywie i jest nagle wielkim, kurczę, bandytą, tylko to jest dobry chłop, który tam się stara, no i ogólnie no, z Polski, no na pewno Vena, Ras Mentalis, powiedzmy Tetris, to są tacy aktualnie gracze, gdzie tam i sam z chęcią zawsze posłucham, co dają i to jest spoko, co nie, że jednak gdzieś tam są jako mainstream, a gdzieś tam są trochę obok. No Metro jednak tam trochę spuścił z tonu. A z mniej znanych? A z mniej... Z kogoś, kogo można wypromować, na przykład kogo byście polecili? Z Opola. No widzisz, to już... Ktoś, kto jednak jeszcze siedzi w tym cieniu undergroundowym. Znaczy są te chłopaki, które siedzą w cieniu undergroundowym, jak SMA, czy tam Kosa, ale oni to, są tak naprawdę chłopaki w naszym wieku. To nie są też dzieciaki, że my, sprawdźcie ich. Wiesz, jak dla mnie ich droga też jest otwarta do jakiegoś tam... Jest, jak no zależy, co pocisną, co zrobią, z sobą też gdzieś tam zawsze gościnnie posłuchamy, wysłuchamy. Szczup, taki raper też w porządku. To tutaj są pole, ale tak jak mówię, to nie są jakieś młodsze koty niż ja, czy tam Nejdej, prawda? Powiedzmy, że nie wiem, czy jest coś takiego, no ja tak, w tym momencie ja miałem w taki moment w Polsce, że były Smarki, był Jobbik, właśnie był Tetris, był ktoś tam. Teraz nie ma undergroundu, teraz wszyscy mają kamerę HD i wiesz. A większość tych osób... Nagrałem teledyski, co większość nie. Tych jestem osób... Krystian, swoje szanse muszę wykorzystać, jakby było. Dziewięciolatki, nie, w piwnicy nagrywają. Na szczęście ci artyści, którymi ja się rałem undergroundowi i jednak w końcu wydali tą płytę legalnie, nie żeby coś tam udowodnić ludziom, tylko że to by było też nie fair i bez sensu, jak oni by nie byli gdzieś tam. Bzdura, mamy własną półkę w Empiku. No ale no, czekam w Opolu na jakiś nowy cios, nowego kota, który mnie rozwali i powiem, o, jesteś prawie tak fajny jak Ninja. Wydamy jak Puff Daddy wydał Biggiego, co nie, że zarobimy na nim miliony i wiesz, sprzedamy mu ale pętle. Na pewno pozdrawiamy SMA i którzy mocne wersy ponoć też działają nad albumem. Dlatego ogólnie w Opolu... No to my się tak w takim razie panom. Wygląda na pewno, jak wiesz. Tu każdego, kogo polecacie, jak najbardziej na lokalnej scenie. A my No i wspomnieli, tak, ja jeszcze takie pytanie chciałem zadać, bo wspomnieliście SMA, no i też pojawiacie się
u niego w teledysku do utworu. Oczywiście. Jest ok. No i również na WSP nakręcone. Balsam Party w teledysku. Balsam Party. No takim motywem przewodnim jest tutaj kampus uniwersytecki. Jest to dla was jakieś miejsce szczególne, bo też schody z tego kampusu się pojawiły na okładce waszej płyty. Tak, Balsam jest nawet ten sklep, Jerzyk chyba. Już nieistniejący, a teraz jest ale promil. Ogólnie się chodzi pytanie o kampus, tak. To jest, wiesz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna kiedyś. Ja się tutaj wychowałem ogólnie w okolicy. Ja i też. Tutaj było boisko, które jest tutaj od lat, były milion razy różne zmieniane tablice, odkosy i tak dalej. Ja ogólnie jestem koszykarzem i się tutaj wychowałem i to jest miejsce, wiesz, takie sentymentalne dla nas. W końcu Śródmieście. No myśmy się już tutaj z Maydayem poznali tak dalej, na grając tak w kosza, prawda? To jest, wiesz, miejsce, Orlik nawet nie przypomina ani, wiesz, z jednej setnej tego miejsca, w którym się wychowywaliśmy i gdzie się poznaliśmy. To był trochę brud syf, ale myśmy dbali sami o to boisko bez ochrony i cieciu. Schody są sentymentalne, nie rozumiemy dlaczego rozwalili je tak zupełnie bezsensownie i tkwią. W sumie są dalej. Ale widzimy jakiś większy zamysł Boga tutaj urbanizacji przestrzennej, którą krytykują wszyscy, dlatego no nie rozumiemy tego zupełnie, ponieważ i przejście było dobre i boisko było dobre do tej pory. No był taki, przestój, że zlikwidowali nam te kosze i jest to miejsce tak sentymentalne dla nas oczywiście, dlatego są też zdjęcia na płycie Schody donikąd. To jest miejsce, gdzie powstała większość, że tak powiem, naszych tekstów, ponieważ tam upijaliśmy się dozgonnie. Tak? Jak większość, że tak powiem, podejrzewam ludzi, którzy tutaj będą studiować, studiowali i studiują, dlatego nie rozumiem też zakazu picia alkoholu w tym miejscu. Dlatego zwracamy się tutaj jako już niestudiujący ludzie do władz uczelni. Pozwólcie ludziom robić to, co robili. Trochę luzu, niech sobie tam siedzą. Naprawdę, nikt nikomu nie szkodzi. Pijanie nie przyszło na zajęcia. Dokładnie. Ale poza tym są akcje Czysty Kampus, gdzie też tutaj... A, Czysty Kampus. Jakby śmietniki nie miały dziurawych worków. I było myśmy tak akurat sprzątali. Ja pamiętam akcję, jak ktoś tam na boisku rozbił butelkę. Ja myślę, zróbmy konkurs wśród studentów środowiska, oni to rozwiążą. Albo, no, dokładnie. Ogromny, tak. Albo jakiś taki punkt, że Krzyśmy to. Worki przynosi i tam na przykład jest złotówka, prawda, za 20 kilo butelek. Jak na Hip Hop Campie. 50 koron. Ale tak śmietnik. Jak mówię, no, boisko, które tu było dawno temu na pewno o nie dbaliśmy. Kiedyś, pamiętam, zamiataliśmy je cały dzień. Sami zamontowaliśmy obręcz, którą kupiliśmy. Napisaliśmy, żeby uważać na policję, która stoi niedaleko. I po prostu, no myśmy nie lubili, jak ktoś rozbija butelki, bo to tak, jest miejsce, bardzo. Gdzie grało i w pewnym momencie to było jak najbardziej kultowe. Jak zakonnice ze studiów zaocznych przychodziły, jak graliśmy na dwa kosze. No, mogły iść trochę naokoło, ale wolałem tam się pokazać. Tak, tu już czas nieubłaganie zbliża się do końca, więc może jeszcze... A tak fajnie się gada. Ostatnie jak pytanie. Jak konkurs? No mamy chyba poprawną odpowiedź. Zakąt z Kuniksa, tak? To jest ten skład? Nie. O kurczę, ciężka branża. To może podpowiemy. A to jest bardzo związane z przedmiotem do mycia podłogi, który często używamy, ponieważ jesteśmy bardzo higieniczni. Tak jest. Z wiadrem. To jest bardzo skład. No to mamy taką odpowiedź. O, dobrze. Czyli Erwin udzielił takiej odpowiedzi. Erwinie, wygrałeś. Erwinie, wygrałeś płytę. Tak. No i elegancko. Miejski styl bycia. Tak. Zakon z Kuniksa to jest... coś więcej niż rap. To jest coś więcej niż rap, jak mówi Adam. Oczywiście były dawniejsze składy i pozdrawiam ale Pompę, to jest właśnie skład właściwa, odpowiedź najbardziej chyba. Pompa skład też tutaj padła odpowiedź, o, ale tak, później. O kurczę, ale to później. Ale była wcześniej. Ale pierwszy był Erwin niestety. No to nie tak, wiem, to... sam nie wiem. Ja bym przyznał Erwinowi pierwszą nagrodę. Tak, no. Tutaj... Na podium się wdrapuje. No dziękuję, no to... Trochę się dziękuję. Ludzie z Pomp obrażą, bo to jakby nie było to moi pierwsi ludzie, z którymi się związałem. Mają dowolny internet niestety. Ale to miał być skład tutaj sprzed okolicznego. To jest sprzed. Pompa jest sprzed wiadro składu, ale dobra. Ale no, ja bym przyznał Erwinowi. To każdy jednak... tutaj pierwszy skład sprzed okolicznego to był wiadro składu. Tak, dokładnie. No więc Erwin dostał. Razem z Majem, to ma szansę. Ale Mayday pożyczał na mikrofon na Pompę. Pamiętamy to. Pamiętam. Okasik. Jedyny mikrofon w podpole. Okej, chłopaki, wielkie dzięki za to, że przyszliście, wywiad. Za rozmowę. Dzięki też za pytanie. Bo tutaj zawsze namawiamy naszych gości, żeby trochę im utrudniamy życie, prosząc, żeby wymyślali pytania. Z nami był Ninja i Mayday z okolicznego tak elementu. Życzymy jak najlepiej wytwórni Step Records. No i mam nadzieję, że zawitacie my tu też. Kiedy pojawi się wasza nowa płyta, bo
Nie ma pytań. No właśnie jesień, znaczy jesień, wiosna 2012. Jesień, wiosna. Jesień, wiosna, lato, zima. Marzec, na 21. wiosna. Na dobre ten. No i będziemy czekać. I na koniec żegnamy się na cztery litery na D i pozdrawiamy was wszystkich. Dokładnie. Dobra, dobra, pocałujcie w... Dobra, dobra. Do dzięki za audycję. To była Rabdycja, która mówiła was Stokłosa. Oraz Konrad Wiaderek. A naszymi gośćmi był Ninja i Mayday z okolicznego elementu. Do usłyszenia. Tak, a na koniec... Jako, że tutaj rozmawialiśmy o Step Records, to właśnie kawałek Picha z dowodu rzeczowego numer 2, kawałek Powrócisz, który zapowiadaliśmy, że poleci, no to na koniec musi na naszej antenie zagościć. Do usłyszenia za tydzień. Słuchajcie nas o 20.05.